właśnie wiedziałeś, że żeby spotkać mistrza smaku, to wcale nie trzeba iść do restauracji albo nie, na przykład pojechać... Nie, wystarczy do ciebie, gdzieś twoją gęsinę. Tak, nie wiem już mięsa, ale to jest najlepsza gęsina. Ale przyjdziesz na gęsinę. Nie jadłeś moje. Gorzej było z tymi szparagami, które mi zaserwowałeś. Jak połączymy siły, Daria, myślę, to będzie najlepsza restauracja w Polsce. Taka jedna jak my dwie? Nie ma. Nie ma. Wiem, bo chodzi o nominację. Mógłbym się nominować za orgazm kulinarny. Czuję się absolutnie wyróżniona, zaraz zapadnę się po prostu pod stół. Ale tej kategorii nie ma w tym konkursie. Jest. Jest w tym konkursie? Jest. Akurat, proszę. Nie orgazm, nie. Smakuje. To jest kategoria, w której możesz nominować kogoś za swoje największe doznania kulinarne. No i właśnie z tej okazji jest Daria, bo jest akurat jurorką w naszej akcji Mistrz Smaku, a pan Jan i pani Justyna znaleźli się w tym konkursie, dlatego że ktoś tu kogoś nominował. On Jan Ryngaj, dodajmy, Justyna Ryngajło-Głowacka. Tak, dokładnie, zgadza się. I brat nominował siostrę w kategorii pomagam, tak? Absolutnie, absolutnie tak, chociaż siostra była dość załamana, jak ją nominowała. Siostra jest zła. Siostra jest zła, dzisiaj musieliśmy bardzo wcześnie wstać, żeby do państwa przyjechać, aczkolwiek fajne miejsce, że można opowiedzieć tutaj o swojej miłości i zresztą miłość do gotowania również mamy i siostra tutaj taką miłość A za co zaszczepi. Za co jest, Janku, ta nominacja, powiedz? Za to, że tak naprawdę moja siostra się całe życie mną opiekowała, jest taką moją, że tak powiem, drugą mamą i... Pamiętaj, hormony w nieładzie, wiesz, uważaj. Siostra już łzy w oczach, aczkolwiek totalny anioł dla mnie i już, taka... bez przesady. Oczywiście latają czasem talerze i są różne historie, aczkolwiek... Mogę życzyć każdej osobie, która ma rodzeństwo takiej siostry i takiej relacji, jaką ja mam tutaj z moją Justynką. I już nie płacz, kochanie. Nie. Musimy ugotować. Tak, także, gotujemy, no, skupiamy się dzisiaj zdrowo. Jeśli pomachajcie chili, to powiecie, że to przez to chili płaczecie. Nie, oni posłuchaj, przed chwilą tu kroili, więc może dlatego. Tak. Kroiliśmy, także naprawdę świetna akcja Prymatu, że w ogóle Prymat też coś takiego zorganizował. Super, polecam wszystkim. Tak naprawdę. Ale to wiemy dlaczego nominowałeś siostrę, a dlaczego siostra była zła? Poza tym wstawaniem. Tak, no siostra jest permanentnie niewyspana, ponieważ ma malucha w domu, także... No i nie jest to samochód. Tak. Samochód to by sobie stał w garażu. Ja w domu. Tak, więc stwierdziłam, że absolutnie nie wyglądam do tego, żeby pokazywać się w telewizji. Taki fajny Dzień Dobry TVN. Justyna, wyglądasz wspaniale. Jesteś cudowną osobą. Piękną, wrażliwą, jedyną w swoim rodzaju i naprawdę cała reszta nie ma znaczenia. Nie, wy jesteście kochani tutaj, naprawdę jestem pod wrażeniem ogromnym dzisiaj, także już jestem zadowolona. I każdy, kto by chciał się tutaj znaleźć, może przecież, prawda? W następnym naszym spotkaniu powiemy o tym, to jest bardzo ważne. To jest właśnie, wy jesteście dowodem na to, że każdy, kto marzy o tym, żeby uhonorować kogoś, oczywiście w granicach gotowania, ale ja uważam, że to jest jedna z największych sztuk. Niech wejdzie na stronę mistrzsmaku.tvn.pl i zgłosi swojego mistrza smaku. I może się tutaj spotkamy w studiu. Jeszcze przypomnijmy, za chwilę się widzimy znowu i potem jeszcze raz. I będziemy ja będę ich będziemy gotować. Gotowali. Mam nadzieję, że będzie, no będzie na pewno zdrowo. Czy będzie bardzo. Smacznie, nie wiem, ale czekamy, będzie zdrowo. Czekamy na to. Gotuj z Justyną. Wracamy do was.